Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście areną prób dla najnowszej postaci Vi w Kerenie, czyli dla Naroko. No i teraz zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Tyle samo nagród, takie same nagrody, tyle samo walk i te sprawy, wiadomo. Tutaj będzie nasza walka numer 1 nad manekinem. Zaczynamy tutaj i następującą drużynę ustawiamy. Anasta, Palmer, następnie bliźniaki, Naroko i Nevanti. Generalnie w większości przypadków wystarczą nawet dwie postacie, ale lepiej być, wiadomo, zabezpieczonym i używać pięciu, żeby nikt nie zginął. Generalnie Naroko zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Będzie to prawdopodobnie bardzo dobra postać, robiąca wiele rzeczy naraz. Będzie zdawała obrażenia, będzie leczyła, będzie wspierała swoją drużynę, więc ja polecam od razu w ciemno. Zresztą sam będę po nią przywoływał. Tutaj jest walka numer 2 i niczego nie zmieniamy. I od razu lecimy. Naprawdę zwykła postać, nie będąca postacią premium ani przebudzoną. Żeby robiła to, co robi Naroko, to jest dosyć ciekawe podejście twórców. Naprawdę. Idziemy na lewo i tutaj mamy nowy zestaw postaci. I ustawiamy tak, Kanisę i Ruka, następnie Joannę, Meluzynę, czyli Babę Jagę i Naroko na czwóreczce, Desira na piąteczce, no i zaczynamy imprezę. Tak jak wspominałem właśnie, ta postać robi wiele, wiele rzeczy jednocześnie, więc myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać i od razu dodawać ją na listę. Naprawdę zboostuje bardzo, zresztą wystarczy sobie na wieży zwierzę ludzi ją przetestować, jak będzie można na 3 dni i zobaczycie, co wyprawia. Tutaj walka numer 4, usuwamy Desire, dodajemy Hotkina. Generalnie tak byśmy zrobili tamtą drużyną, ale ja preferuję składy, gdzie nikt nie ginie. No i tam niestety Desira ginie, a jak damy Hotkina, to nikt nie zginie. Wolę właśnie się ubezpieczyć, żeby nikt nie ginął, bo pamiętam taką sytuację z Pippą, że dałem wam składy i później twórcy coś zmienili i nagle się okazuje, że połowa nie działała. Więc wolę dawać składy, gdzie wszyscy przeżyją, żeby mieć większą pewność. Tutaj walka numer 5 i zmiana znowu składu. Dajemy Palmera, Merlina, Audrae, oczywiście Naroko, bo ona musi być, i Sylasa na piąteczce, czyli ostatnim slocie. Prawdopodobnie Naroko będzie postacią, w którą trzeba troszkę mimo wszystko zainwestować, żeby osiągnęła maksymalne swoje możliwości. Na prawo niektóre postacie działają po prostu, wylosujemy i nawet na jednej kopii tutaj niczego nie zmieniamy, a Naroko, no fajnie by było w nią zainwestować troszkę jednak, żeby jej pełen potencjał wykorzystać. No jak widać 13 sekund i po zabawie, po imprezie. No i tutaj miała konkurencję, ale zrobiła więcej, także zadała więcej obrażeń niż Audrae, uleczyła więcej niż na przykład Palmer, no więc no postać będzie bardzo, bardzo dobra, to już można powiedzieć w ciemno, chyba że dostanie nerfa. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, mimo że tak naprawdę nie jest on potrzebny, ale tak jak wspominałem wielokrotnie, jest to tradycja tego kanału. Dziękuję, jeżeli tutaj przyszliście. Nawet jeżeli nie obejrzeliście, ale przyszliście, za to również wam dziękuję. Życzę wam miłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.